Siemanko, z tej strony Czoklad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z naszej mapki Aquatic Quest, która jest tą właśnie ukrytą mapą, o której wspominałem w pierwszym i w drugim odcinku, więc w tym odcinku też wspomnę, to jest ukryta mapa na serwerach Mojangu. Więc jeśli chcecie ją zdobyć, to musicie zobaczyć pierwszy odcinek, który jest w karcie, a my słuchajcie, lecimy dalej, ponieważ mamy tutaj takie coś, że tutaj jak wyjdziemy, to tu będą potworki i musimy się przed nimi uzbroić. Żeby się uzbroić przed potworkami, musimy mieć trójząb. I tak teraz tylko patrzę, czy potrzebujemy... to są feather falling. Aha, dobra, żebyśmy nie mieli problemów, czyli to wszystko jest ok. A tego już nie potrzebujemy, no i oczywiście sea pickle. Powiedzieliście mi, że sea pickle oświetla nam drogę. Więc no, chyba nie potrzebujemy tego używać, ale dobra, w razie czego mamy. No i dobra. I gdzie my tu teraz mamy iść? Gdzie my tu mamy płynąć, co? Na wprost chyba, prawda? O, patrz na to. Okej. Dobra. To nam się udało. Czy jak wyrzucamy w wodzie... Ojejku, ej! Jak to jest mocne! Ej, patrzcie na to! Patrzcie, jakie to jest mocne! Mogę nawet tym spamić i będę rozwalał. Ten koleś ma w ogóle wędkę. Czy będziesz na mnie zrzucał wędkę? Gościu? Nie, nie będzie. No dobra, słuchajcie, to jest super, super narzędzie. Jak tylko wyjdzie 1.13 oficjalnie, to słuchajcie, to będzie moja ulubiona broń chyba. Patrzcie jak to, raz, dwa, trzy, trzy hity i gość leży, a oprócz tego zobaczcie, można się teleportować, tak jakby, zobaczcie, zrobimy tak i wystrzelimy się tam. Pszu. Widzicie? O kurcze, o kurcze, dobra, ej, chwila, spokojnie, bo ja tutaj trochę, tu się robi niebezpiecznie. Tu się robi bardzo niebezpiecznie, czy my tu mamy wlecieć? To jest jakiś skrót. Ej, to jest skrót, czy to nie jest skrót? Poczekajcie. Coś tu jest na pewno. Czy ja jestem... Czy to jest... Poczekajcie, czy to jest skrót? Czy to nie jest skrót? Wróciliśmy do miejsca, gdzie skończyliśmy. O co chodzi? Czyli... Tutaj sobie skróciliśmy drogę. No okej. Okay. A co dalej? Gdzie my tu dalej mamy lecieć? Musimy... O, ile ich tu jest? Nie, nie dotykajcie się mnie! Odejdźcie ode mnie! Odejdźcie ode mnie! O nie, odejdźcie ode mnie! Nie chcę mieć z wami nic do czynienia, uciekam. Szybko! Mój trójzombie, uratuj mnie! Dobra. Chyba jesteśmy... uratowani albo nie. Gdzie my tu mamy iść w takim razie? Gdzie my tu mamy iść? Przylecieliśmy z jakiejś... A, tu jest chyba przejście tajne, czy nie? Nie. To mamy problem. Bo nie wiem, gdzie my tu mamy pójść. Czy... Aha! Aha! Okej, ej, patrzcie na to, jakie to jest genialne. Mając trójząb, możemy sobie... Patrzcie, co możemy robić, możemy się wystrzeliwać w górę. Super. Leave bed. Chyba nie musimy... Musimy spać? Nie musimy, ale prześpijmy się. Żeby była ładna pogoda, żeby nie było burzy. Żeby było wszystko w porządku. Ej, jaki to jest genialny... Ojejku, zbugowaliśmy się. Jakie to jest genialne narzędzie, ten trójząb. Ale dobra. Dobra, mamy wziąć regeneration, okej, to weźmy sobie regeneration. No co ja zrobiłem? Tu musimy dać sobie regenerację. Wypijmy. I gdzie my teraz mamy? Czy my tam mamy lecieć? Czy gdzieś tu? Co mamy zrobić? Czy ktoś wie, co mamy zrobić? I co, już mi trident nie działa?
Okej, słuchajcie, musiałem włączyć z powrotem burzę, bo uświadomiłem sobie, że gdy używamy tego tridentu, czyli trójząbu normalnie, w normalnych sytuacjach, po prostu on nie działa. Musi być deszcz, aby działał tak jak pod wodą. I tak się zastanawiam, gdzie trzeba iść. Czy trzeba iść tam gdzieś, czy trzeba iść tutaj? I wydaje mi się, że chyba trzeba iść po tych... O, pyk. Dobra. Okej. Okej. Gdzie teraz? Na tą wieżę? Pyk. O. Auć. Chyba trzeba było wylądować na dywanie. No ale dobra, jesteśmy tu. Gdzie teraz? Tutaj? Pyk. O nie! Nie. Czekajcie. Był. Chyba tu nie ma wejścia. Dobra, poczekajcie, bo musimy to zrobić tak, żeby... Jak ja tam mam wejść teraz? O, dobra, damy radę. Teraz tu. Pyk. O, nie, znowu! A! O nie! To jest mega trudne. To jest mega trudne. Dobra, pyk, pyk. O, nie, da, nie przelatywuj mi tutaj tylko. Pyk. Nie, znowu. Chyba zginąłem. Tak przy okazji. Mam wrażenie, że zginąłem. Dobra, jeszcze raz. Pyk. Na wieżyczkę. Pyk. Nie! Ale wiecie co? To jest fajne, bo ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, ile będzie mapek parkurowych, gdzie trzeba będzie właśnie takie coś zrobić. Pyk. O nie, znowu! Wiecie co? Ja sobie po prostu popłynę do tamtej, do tej wieży. Co się stało? Jak piorun walnie w wodę, to się umiera? O kurcze, ej, tego to nie wiedziałem. Jeszcze. No dalej. Wow, to było mocne, dobra. Czy damy radę tam dolecieć? Nie damy. A może damy radę tutaj dolecieć? Pewnie damy. Hop. O kurcze, czekajcie, instant health. Musimy to zrobić, nie mogę się poddawać, kurczę, na każdym parkurze się poddaję zawsze. Pyp! Dobra, jestem. I teraz tak, musimy tutaj. Pyk! O, nie przeleć! Dobra. Ale przydałoby się, jakbyśmy coś sobie zjedli, bo nie mamy życia. Czy mam jakąś, mam miksturkę regeneration? Pyk! Troszeczkę niech tam podrośnie zdrowie. I lecimy dalej. Teraz jak tu? Czekajcie, ja do góry się wystrzę. O nie! Nie. Dobra, na spokojnie, trzeba to zrobić teraz jeszcze raz. Bo to się da latać! Co? Co się wydarzyło w tym momencie? Jaki to był fail! Jaki to był fail, serio! Wystarczyło było sobie polecieć, ja próbowałem tak robić i nie działało. Place your remaining brick blocks for a surprise. Włożyłem. I... Aha! Fajerwerki, no super! Tylko... To było takie proste! To było takie proste! O nie! No dobra, słuchajcie, to zaraz... zaraz sobie jeszcze polatamy. To będzie, słuchajcie, jeśli chodzi o Trident, czyli o trójząb, to będzie kolejna... To będzie jak druga elytra, naprawdę.
Zaraz wam jeszcze raz pokażę, poczekajcie. Wow, czy to były fajerwerki w kształcie creepera? Czy ja widziałem fajerwerki... Wow, fajerwerki w kształcie creepera, no okej. Okay. Ale poczekajcie, bo chcę wam jeszcze pokazać jeszcze raz tą burzę. Patrzcie, przecież to można sobie... To jest jak elytra. I... No dobra, tak czy inaczej, słuchajcie. Zmienię sobie tylko pogodę z powrotem na weather clear. I słuchajcie, to jest to tyle, jeśli chodzi o mapkę, która pokazuje, jakie funkcje będą w Minecrafcie 1.13. Mam nadzieję, że mapka wam się podoba, mi się super podobała i bardzo pokazała mi bardzo dużo fajnych rzeczy, o których wcześniej nie wiedziałem, jak na przykład to, że tym trójzębem można sobie latać w deszcz, albo to, że możemy przepływać przez dziurki o szerokości 1 i o długości 1. A możemy sobie na przykład tu wlecieć, patrzcie. Czekajcie. No jakbym tu jeszcze... No, czekajcie, ja to muszę... Aha, nie wlecę tutaj, bo to jest... Dobra, nieważne. To jest dziurka... To była dziurka od tych, od schodów, więc nie, tam nie wlecę, ale jakby była inna dziura... na przykład... nie ma dziury, dobra. Wylatuję, słuchajcie, kończę ten odcinek, bo... ojejku, dobra, spokojnie. Dobra. Kończymy, mam nadzieję, że mapka wam się podobała. I do zobaczenia w jakiejś serii z Minecrafta 1.13, bo na pewno coś takiego zrobimy. Cześć!